Dzień dobry. Witam Was serdecznie w nowym roku i z tej okazji chciałabym życzyć Wam wszystkiego co najlepsze, najpiękniejsze, a również wspaniałych lektur, świetnych książek, inspirujących, ciekawych, wciągających, no i takich też ciekawych spotkań ze wspaniałymi bohaterami książek, które będziecie czytali. A przy okazji zapraszam też do naszej biblioteki. Tym razem proponuję Wam taką oto książkę. Autorką jest, jak już zauważyliście, Ruth Ware, a tytuł brzmi Dziewczyna z kabiny numer 10. Jest to thriller psychologiczny. Książka też określana jest jako kryminał, ale myślę, że raczej ta kategoria jako właśnie thriller bardziej tutaj pasuje w tym przypadku. Książka jest bestsellerem i to mnie tak troszkę zachęciło i powiem Wam, że no, nie rozczarowała mnie ta książka, wręcz przeciwnie. Może przy samym końcu, w finale mogłabym tutaj troszkę inaczej widzieć to zakończenie, no ale czy się ze mną zgadzacie, z moją opinią, no to to będziecie mogli stwierdzić po przeczytaniu książki. Ale tak generalnie książka jest naprawdę bardzo dobra i uważam, że wciąga i świetnie się czyta. Bohaterką tej powieści jest młoda kobieta, młoda dziennikarka Lao Blacklock. Poznajemy ją w takim momencie, kiedy dochodzi do pewnego takiego bardzo traumatycznego dla niej zdarzenia. W ogóle autorka tej książki zaczyna takim mocnym uderzeniem, jak w filmach Hitchcocka. Hitchcock zaczynał takim właśnie mocnym uderzeniem, a później napięcie tylko rosło. No właśnie podobnie jest w tej książce właśnie Ruth Ware, Dziewczyna z kabiny numer 10. Dochodzi do pewnego zdarzenia, tak jak już wspomniałam, ktoś włamuje się do mieszkania Lo, kiedy ona jest w tym mieszkaniu, no i domyślamy się, jakie emocje targają naszą bohaterką. Jest przerażona, wstrząśnięta, no ma takie poczucie i klaustrofobii, bo jest zamknięta w pokoju. Nie wie, co się za moment wydarzy. Czy ten włamywacz nie odkryje, że ona jest obok, za ścianą, czy nie straci życia. No także takie właśnie mocne wejście nam tutaj na początku książki szykuje autorka, a później emocje tylko rosną. Wprawdzie tutaj widzimy pewną iskierkę na odmianę losu naszej bohaterki, ponieważ ona jako młoda dziennikarka czuje się niespełniona, nie ma dobrych tematów, no czuje się taka troszkę zapchnięta na margines właśnie w swojej pracy zawodowej, nie ma tematu, na którym mogłaby się wybić, wypłynąć, a tymczasem okazuje się, że jest nadzieja na super temat, na odbicie się od tego dna, mianowicie dostaje propozycję udziału w rejsie luksusowym, prywatnym jachtem. Właściciel tego jachtu zaprasza między innymi właśnie dziennikarkę, żeby opisała ten pierwszy rejs. Ma on zareklamować oczywiście ten wycieczkowy jacht. Lo z radością przyjmuje tę propozycję. I wydawać by się mogło, że wszystko już się będzie dobrze układać dla niej. Tymczasem znów dochodzi do pewnego dziwnego, niewytłumaczalnego dla niej wydarzenia i tragicznego. Słyszy pierwszego dnia czy pierwszej nocy za ścianą w sąsiedniej kabinie krzyk kobiety, którą wcześniej spotkała. Wychodzi na taras, widzi jakieś smugi, które sugerują, że to są ślady krwi, a wcześniej jeszcze moment usłyszała taki dźwięk, który sugerował, że coś ciężkiego wypadło za burtę. No wnioski nasuwały się same. Oczywiście Lo natychmiast szuka jakiejś pomocy, informuje o tym członków załogi, rozmawia też z pasażerami, ale okazuje się ku jej zdumieniu, że nikt w tej kabinie przecież nie mieszkał, a dziewczyna, którą opisuje jako pasażerkę z tej kabiny numer 10, przecież w ogóle
tutaj nie mieszkała w tej kabinie, nie ma jej na liście. O co w tym wszystkim chodzi? Wszyscy sugerują, że coś jest nie w porządku, przecież nie ma takiej osoby. Lo czuje, że to coś tutaj za tym musi stać, ale o co chodzi? Dlaczego wszyscy sugerują, że ona nie ma racji? Przecież jest przekonana, rozmawiała z tą dziewczyną, widziała ją. No właśnie, atmosfera z biegiem rozwijania się akcji gęstnieje. Nic nie jest takie, jakbyśmy się mogli spodziewać. Także książka jest taka właśnie intrygująca, wciągająca, no i godna polecenia. Także jeśli macie ochotę na taką ciekawą książkę, na intrygujący thriller psychologiczny, polecam Wam tę książkę serdecznie. Pokażę jeszcze raz okładkę Ruth Ware i jej dziewczyna z kabiny numer 10. Polecam i zapraszam. Do zobaczenia.